Dzień dobry. Witam Was dzisiaj z Dobroplastu. Mamy już wyniki po pierwszym miesiącu pracy w nowym modelu. Jestem mocno podekscytowany, ponieważ jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Wszystkie wskaźniki się poprawiły, wzrosło zaangażowanie ludzi i ich zadowolenie z pracy. Szczegóły przekaże Wam Damian Kułak. Jeżeli chodzi o system wynagrodzeń, jaki jeszcze obowiązywał w miesiącu czerwcu, to był system akordowy. Składał się on tak naprawdę dwóch składowych. Pierwsza to była wydajność, druga to była jakość i do tego były stworzone różnego rodzaju macierze i na podstawie tego wydajności i jakości były naliczane wynagrodzenia, jeżeli mówimy o system akordowy. Jeżeli mówimy o nowym modelu, jaki zaproponowaliśmy na chwilę obecną na sektorach Champions Line, jest to system ryczałtowy, czyli pracownicy tak naprawdę za same przyjście do pracy otrzymują wynagrodzenie, plus mogą dostać taki bonus 20% łącznie. Na ten bonus składają się trzy rzeczy. Pierwsze to jest safety, jest to 7%, 7% jest jakość i 6% jest OTIF, czyli ta terminowość. I tak to wygląda na chwilę obecną. Jeżeli mówimy o wynikach i jak te wyniki się kształtowały z miesiąca na miesiąc, czyli porównując lipiec do czerwca, no to zauważyliśmy dużą poprawę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli tych wypadków tak naprawdę nie przybyło, a tych potencjalnych zagrożeń na pewno zmalało. Jeżeli mówimy o, zostały wdrożone audyty, które są na chwilę obecną robione przez dział BHP codziennie i są omawiane z kierownikami sektorów, na których odbywa się próba. W miesiącu wrześniu chcielibyśmy też w większym stopniu zaangażować naszych pracowników i te audyty przekazać dla kadry, powiedzmy, zarządzającej bezpośrednio, żeby ten dział BHP zajął się też wdrażaniem różnego rodzaju usprawnień na innych sektorach. Zauważyliśmy, że sektor, na którym odbywa się próba, jest bardziej zaangażowany, dlatego nie obawiamy się przekazania i w większej mierze zaangażowania tych ludzi w działania doskonalące. Mówiąc o wskaźniku jakości, zauważyliśmy poprawę wskaźnika jakościowego na linii o około 10%, czyli tych okien, które poprawiamy, jest zdecydowanie mniej. Zaczęliśmy się regularnie spotykać i omawiać nasze wskaźniki i wady, które mogą powodować zawirowania. Takie spotkania odbywają się cyklicznie. Dział jakości na podstawie danych statystycznych, które są zbierane na końcu linii, bo 100% naszej produkcji jest kontrolowane i przedstawia nam takie wyniki. Są tworzone plany naprawcze dla 5 najbardziej newralgicznych kategorii. Możemy powiedzieć śmiało, że jesteśmy na poziomie około 1%, więc teoretycznie na chwilę obecną staramy się utrzymać ten poziom, jaki jest teraz. Trzecim wskaźnikiem jest OTIF i ta terminowość. Jeżeli porównując lipiec do czerwca, no to się poprawiła niewiele, poprawa jest tam 2%. Jeżeli mówimy o same zdarzenia wypadkowe, to są prowadzone różnego rodzaju statystyki i te raporty są tworzone, ale czy w takim stopniu jak do tej pory? Myślę, że nie. Duży nacisk właśnie jest teraz na te safety, więc no, nad tym pracujemy w obecnym czasie najbardziej. Jeżeli chodzi o miesiąc sierpień, to wyniki są bardzo porównywalne z lipcem. Zapadła taka wewnętrzna decyzja, że ten model, który obecnie obowiązuje, chcielibyśmy rozprzestrzeniać na inne sektory. Sektor, który na chwilę obecną, na którym chcielibyśmy to wdrażać, to będzie sektor trochę tak bliższy sektorowi, na którym odbywa się próba, bo ci ludzie, którzy pracują obok, się interesują rzeczami, które się dzieją u nas na firmie, więc podjęliśmy decyzję, że chyba najlepiej byłoby to robić blisko linii pilotażowej. I zapadła decyzja, że od września ruszamy z wdrażaniem na sektorze C. Jeszcze szczegóły muszą być doprecyzowane z tego względu, że te linie nie są w takim stopniu zautomatyzowane jak linie, na których odbywa się pilotaż, ale myślę, że z wrześniem uda nam się przeprowadzić taką próbę.
żeby śledzić ten projekt dalej. Pamiętaj, żeby obserwować mnie na LinkedInie, na Facebooku, a także zasubskrybować ten kanał koniecznie.